razu ze sprzęgłem, czy nie? Sprzęgło. Przekręć. Przekręć. Przekręć raz, poczekaj chwilę. Już? I pol maszynę. Się odbyła się kolejny powiatowy konkurs, to już druga edycja z rzędu gry miejskiej, której uczestnicy biorą udział na terenie całej naszej szkoły, a więc kilku budynków. W konkursie dzisiejszym bierze udział 14 drużyn. Jest to pewna przygoda językowa, która ma zmusić młodych ludzi do tego, aby zmotywowali się i zaangażowali bardziej w naukę języków obcych. To trudny temat w polskich szkołach z uwagi na to, że wiemy, że gramatyka całkiem nieźle, jeśli chodzi o słownictwo też nie najgorzej, ale jeśli chodzi o wykorzystanie praktyczne języka, mamy pewnie wiele do nadrobienia do krajów zachodniej Europy, stąd też innowacyjne formy i innowacyjna praca z uczniami, która tak naprawdę ma ich zmotywować do tego, aby nie bali się używać języka, aby mogli się otworzyć, aby zobaczyli, że język jest ciekawy. Dziś uczniowie przechodzą przez wszystkie działy, w których kształcimy w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Odbywają się zajęcia na nowych warsztatach. Młodzież uczy się na nowym sprzęcie zakupionym z projektu w ramach funduszy unijnych, który pozyskał powiat turecki. Stąd też jest przyjemne, spożytecznym i tak naprawdę ma to skłonić młodzież w przyszłości, aby aktywnie wykorzystywali język obcy, bo niestety dzisiaj te metody, które wykorzystują bardzo często, czyli Google Translator i tłumaczenie z języka polskiego na język obcy, nie są już skuteczne, a nie da się ich też wykorzystywać w późniejszym etapie. Wiem, że dzisiaj urządzenia mobilne będą ulegać zmianie, że będą się rozwijać, że będą pewnie translatory symultaniczne, ale to nigdy nie zastąpi naszego wysiłku i ciężkiej pracy, mówiąc w języku obcym. Skoro już macie to, to teraz szukajcie, bo gdzie jest Deutschland geschrieben. Jesteście, ciepło jest, ciepło. To szukajcie, co tam jest gdzieś ukryte. Może coś tam jest? Lang. To trzeba połączyć. I litery tu napisać. Po prostu napiszcie hasło. Jak już wiecie. Einstein. No to uważam, że rozwiązanie to jest bardzo fajne, ponieważ dużo zwiedzaliśmy, dowiedzieliśmy się też trochę o szkole, no i na pewno były to ciekawsze dla nas zajęcia. Jest to według mnie o wiele lepszy pomysł od tych zwykłych, nudnych takich konkursów, co się tylko się... W tym razie zaczynamy grę. Macie 20 sekund na odpowiedzenie. Na waszych telefonach pojawią się figurki. Trójkącik, kółko, kwadrat i rąb. I trzeba wybrać na waszych telefonach odpowiednią figurę zgodną z poprawną odpowiedzią na pytanie. Pytanie musicie przeczytać na głównym komputerze. Czas start. Jesteście doładowani energią na to, aby uczyć się języka obcego. Od razu was pragnę również poinformować, że nauka języka obcego to bardzo trudna przygoda, po której musi boleć głowa. Tak jak idziecie na siłownię i macie zakwasy i bolą mięśnie, tak po języku obcym musi boleć głowa. Jak głowa nie boli, to znaczy, że nie pracujemy w 100%. A potem to już jest tylko czysta przyjemność i satysfakcja z porozumiewania się w języku obcym. Zapraszamy was na kolejne spotkania w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.